naprawdę rodzi pytania w przypadku sporu, gdy ktoś wam zarzuci naruszenie praw autorskich. Czy w przypadku sporu będziecie w stanie wyjaśnić, że to była tylko inspiracja? Że widzieliście na przykład jakąś wystawę zdjęć w jakiejś konwencji i ta konwencja was tak zainspirowała i natchnęła, że wy teraz też zaczęliście tak fotografować. Jakby granica jest nieokreślona. Ronaldo jest przetworzeniem fotografii. Tak, ale to już jest... Innej. Tak, innej fotografii, o którą no się tak, ale... Tak, oczywiście. Mhm. Jakby to jeszcze było... może poznać ewentualnie. No to jeszcze musi mieć zgodę tego kogoś, to jest utwór zależny. Tak, to jest utwór zależny, ale inspirujący. Bo ja się pytałam o ten ciąg wydarzeń jakby. Tak, więc jakby, ale to bardzo to słusznie. Nie, 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 z tym drugim maszem. Zależnym. Tak, wydawało mi się, że to jest taka historia. Nie, bo to trzeci jest zależny od autora. Bardzo dobrze, trzeci jest zależny, dokładnie. Słuchajcie, będę musiała poprawić tą prezentację po tym kolei. To taka anegdotka, żeby obudzić tych, co śpią, chociaż Marka się chyba nie da obudzić. Słuchajcie, w Stanach Zjednoczonych był taki, w ogóle jakby ktoś kogoś po tym wykładzie tutaj spotkaniu natchnęło prawa autorskie, to zachęcam was, żeby poczytać o Stanach Zjednoczonych, bo tam się dzieją fascynujące rzeczy. W Polsce to nudy straszne. W Stanach na przykład jest taka sprawa, że fotograf, by the way, National Geographic, poszedł, nie pamiętam niestety nazwiska, ale poszedł właśnie do dżungli fotografować to makaki, czy to tak, makaki. I wiecie, oni podobnież, ci fotografowie chodzą z milionem aparatów, ja tam chodzę z jednym zawsze, oni to chodzą z paroma, więc położył parę sobie tam na trawie, liściach, palmy czy gdzieś tam. No i ten makak podszedł i sam sobie zrobił selfie. I słuchajcie, sąd rozpatrywał, była sprawa przed sądem, do kogo należą prawa autorskie. Niestety się nie dowiemy, bo się skończyło ugodą, oczywiście nie pomiędzy makakiem a fotografem, a pomiędzy... producentem aparatu? Pomiędzy Towarzystwem Ochrony Zwierząt tam, tych właśnie w tej dżungli czy gdzieś tam. I doszli do ugody, że teraz fotograf może zarabiać na tym zdjęciu, ale ileś tam procent zarobku będzie przeznaczał na cele ekologiczne. Na makak. Dobrze, ale jak to powinno być rozpatrzone, gdyby nie było tej ugody? No prawo amerykańskie rządzi się precedensem, więc tam coś sądowi się w głowie urodzi, tak będzie. No, to trochę inny system prawny, więc trudno powiedzieć. Ale w polskim na pewno nie, w polskim tylko człowiek. I słuchajcie, nie wiem, czy ktoś ma przyjemność pracować gdzieś na umowę o pracę. Nie pytam się, to nie jest pokaz, ale gdyby przez przypadek komuś się kiedyś zdarzyło, to pamiętajcie, że istnieje coś takiego jak utwory pracownicze. I utwory pracownicze są wtedy, kiedy po pierwsze pracujecie na umowę o pracę i b, tworzycie utwory w ramach swoich obowiązków służbowych określonych w tej umowie o pracę. Czyli są niechronione? Nie, one są chronione, tylko że one z automatu, prawa majątkowe, za chwilę powiem o majątkowych i osobistych, majątkowe przychodzą na pracodawcę. Czyli wy, jeśli pracujecie na umowę o pracę i robicie na przykład, jesteście zatrudnieni... Asystent architekta. Nie, fotografowie są jakieś... Tak. Ale koncepcje, przykład... tak, ale one są i pracuje na umowę o pracę, więc to jest automatycznie właścicielem jest pracodawca. Tak, tak biuro, biuro. Chociaż tworzę, tak? Nie, ale w wypadku fotografów to... Tak, z chwilą oczywiście z chwilą... Fotoreporter zatrudniony na etacie w redakcji. Tak, z chwilą przyjęcia utworu, czyli jakby dostarczenia utworu, rozporządza tym utworem pracodawca. Właśnie z tego co wiem, no coraz jest mniej etatów. Czyli pracując w galerii, przypuśćmy, dokumentując czy fotografując jako fotograf, nie jestem ani autorem, ponieważ wykonuję to w pracy, nie mam do tego żadnych praw, wszystko to pochodzi Nie, za chwilę, słuchajcie, to może teraz przeskoczę, bo żeby nie było za prosto, to nie jest tak, że są jedne prawa autorskie, niestety. Są prawa osobiste i prawa majątkowe. I to, o czym my mówimy teraz, to dotyczy tylko majątkowych. Ja mówię konkretnie, galeria, w której pracowałem, odmawiała mi zawsze publikowania nazwiska przy zdjęciach, które chciałem, żeby były podpisywane. To oni domowe... twierdzili, że jestem pracownikiem i robię to i to. Słuchajcie, jest to ten. To jakby moim zdaniem widziałam umowy, ale łamali prawo. Dobra, to od razu przechodzimy. Prawa autorskie dzielimy na osobiste i na majątkowe. Prawa osobiste, jak nazwa wskazuje, łączą twórcę z utworem. I to jest właśnie kwestia tak naprawdę uznania autorstwa. I tutaj jest parę rzeczy, które bardzo chronią twórców. Po pierwsze, one są nieograniczone w czasie. To nie jest tak, że ktoś umiera i przestaje być twórcą. Leonardo da Vinci nadal jest twórcą swoich obrazów. Po drugie, to prawo jest niezbywalne.
jeśli ktoś kiedyś podpisał umowę, bo to widziałam na gminie, podpisał umowę, że przenoszę tutaj na XYZ swoje prawa majątkowe i osobiste, to część w zapisie o przeniesieniu praw osobistych jest nieważna z mocy prawa, ponieważ ustawodawca twierdzi, że będzie chronił twórcę. Widzę pytanie, to za sekundę. Jedyne, co może być miejsce, nie widziałam twojej umowy z tą galerią, ale jedyne, co ty możesz jako twórca, do czego się zobowiązać, to możesz się zobowiązać do niewykonywania swoich uprawnień z tego tytułu. Ponieważ są sytuacje, że jakby nie wiem jak fotografii, ale na przykład wiecie, jak ministerstwa zamawiają jakieś ekspertyzy, to one chcą, żeby to później była ekspertyza ministerstwa, a nie autora. I wtedy autor podpisuje taką zgodę na to, że on nie będzie dochodził roszczeń z tytułu osobistych praw autorskich, ale nadal on jest twórcą, tylko po prostu nie będzie ujawniany. Podejrzewam, że w twojej umowie o pracy w tej galerii nie było takiego zapisu, bo... Nie, było między innymi w zakresie obowiązków wykonywanie dokumentacji wtedy... fotografii w ramach umowy o pracy. Tak, jeśli jako autor nie zbywasz prawa do tego, jakby nie decydujesz się, że nie musisz być podpisywany, to musisz być podpisywany. I wtedy galeria narusza twoje prawa. Precedensy są w reklamie. Tak. Bo autor jest, ale nie podpisywany. Tak, ale często już coraz więcej reklamodawców... Nie. Podpisuje się umowę. Tak, w umowie, ale to właśnie się mówi... Tak. No tak, tak. Czy zapis w umowie ogólny o niewykonywanych praw osobistych pozbawia nas tego, żebyśmy mogli opublikować zdjęcie w tym wypadku, na szyję podpisać prawo miejskie? Jeżeli je sprzedajemy prawo majątkowe i zobowiązujemy się w umowie do niewykonywania praw osobistych. Czy mogę to zdjęcie podpisać i opublikować u siebie na stronie? No nie, ponieważ jeśli przenosisz... Właśnie, to może odpowiem najpierw o te prawa majątkowe, bo widzę, żebyśmy wszyscy byli na tej, wiecie, na tym samym poziomie. A jeszcze dozwolony użytek po lewej stronie. Tak, dozwolony użytek to będzie cało, bo to dużo jest tego, więc będzie całe te... Bo to minie pokoi. To powinno, bo tego jest bardzo dużo sytuacji, w których można korzystać ze zdjęć bez zgody artysty. Prawa majątkowe dotyczą tego, co można z danym utworem robić. I to nie chodzi tylko o zarabianie pieniędzy, to nie dotyczy tylko sytuacji, kiedy dostajemy kasę za to, co z naszym zdjęciem się dzieje, tylko każdego pola tak naprawdę eksploatacji, wykorzystania. I odpowiadając na twoje pytanie, jeśli przyniosłeś na kogokolwiek prawa majątkowe w zakresie publikacji, to bardzo mi przykro, słuchajcie, wy nie możecie tego opublikować u siebie na stronie w portfolio. Bo wy już nie będziemy... jesteśmy właścicielami, tak? Tak, nawet jeśli jesteście twórcami. Ale czy bo czym innym jest. To jest zapisane literalnie w umowie w zakresie publikacji, czy samo określenie o zgodzie na niewykonywanie praw osobistych od razu nam daje taki szlaban? Nie. Sam taki zapis nie daje ci szlabanu, ale szlaban ci daje, jeśli przyniosłeś uprawnienia do publikowania zdjęcia na kogoś innego. To znaczy, że ty już tego nie możesz robić. Ale jeśli na przykład. Ale jeśli to już na przykład masz na stronie, to jak najbardziej to nadal może być podpisane twoim imieniem i nazwiskiem. Ja chciałem dodać taki przypadek takiego fotografa czeskiego Jana Sautka, który przeniósł prawa majątkowe do swojej twórczości z jakiegoś wielkiego okresu na swoją żonę Sarę Sautkową. Potem się z nią rozstał, pokłócił i stracił wszystkie prawa, czyli jakby stracił możliwość zarabiania na zdjęciach, które wykonywał przez kilkadziesiąt lat. Nagle się okazało, że jest ich autorem, ale właściwie... No ale przeniósł te prawa, tak. Już było, minęło. Tak, bo słuchajcie, bo prawami majątkowymi możemy rozporządzać i też... I też co ważne, one są ograniczone w czasie. To będzie też o tym mówić, ale generalną zasadą jest 70 lat od śmierci twórcy. I tutaj znowu powstaje pytanie, ponieważ są na przykład agencje fotograficzne, wiecie, że które 100 lat mają historii, agencja nadal funkcjonuje, ale minęło już 70 lat od śmierci twórcy. To znaczy, że te zdjęcia przechodzą do domeny publicznej i my już nie musimy się agencji pytać, pomimo tego, że ona funkcjonuje i miała prawa majątkowe do tych utworów o wykorzystanie tych zdjęć, ponieważ no to jest taka sytuacja, w której prawa majątkowe może posiadać ale ktoś inny. Ale pod warunkiem, że one są dostępne, bo teraz tak. Widzimy na przykład miniaturki. Ja powiem, przyślijcie mieć tam, udostępnijcie, bo nie macie do nich praw. Mogę zażądać tego? Nie, bo to jest co innego. To jest kwestia prawa autorskiego, a kwestia znowu własności, bo ty nie masz dobrego pliku, żeby jakby tak publikować. Oczywiście, i to jest model biznesowy.